Teraz mamy 30 minut i nasze 50 kilometrów na jedną godzinę warto zamienić na 50 kilometrów przejechanych przez 60 minut. Niby to samo, ale robi wielką różnicę, ponieważ teraz możemy gładko przejść z 60 na 30 minut, a 30 minut powstało poprzez dzielenie przez 2. Czyli 50 też musimy podzielić przez 2 i wychodzi nam 25 kilometrów przejechanych przez 30 minut. I ostatnie to jest